10. gala Strife MMA przed nami. 27 września czekają nas sportowe emocje. Ze mną Piotr Jarosz, sędzia na Strife'ie. Sędziujesz od 9 edycji, przed tobą 10. Porozmawiajmy o tym sędziowaniu, Piotrze. Jak często zdarza się tak, że zawodnicy po swojej walce, po tym, jaki podajesz wynik, są niezadowoleni? Te pretensje zdarzają się, ale no nie jest to często. Częściej zdarza się, że trenerzy podważają decyzję sędziego. Zawodnicy w czasie walki czy po walce jeszcze są w emocjach, adrenalinie, więc te ich zachowania są zrozumiałe, że po prostu oni chcą bardzo wygrać, ale zazwyczaj to trenerzy później gdzieś tam podważają decyzję sędziów. Rzadko się to zdarza, ale występuje to. No nie mówię już o ego każdego trenera, że to ego jest dosyć wysokie, więc my się zderzamy też z ego trenera i tym, że w tym wypadku my mamy rację, a nie trener. Zazwyczaj na sali treningowej jest zawsze trener najważniejszy, zawsze to trener ma rację. Tutaj w klatce jednak ten sędzia i jego decyzja jest na pewno ważniejsza od decyzji trenerskiej, więc ciężko mu pewnie się z tym pogodzić. Czasami idzie za zawodnikiem całym sercem, no ale niestety sędziowie tutaj nie mogą pracować sercem, tylko... To musisz wyłączyć emocje. Dokładnie, musimy być bezemocjonalni tutaj, tacy poker face'em i zachować obiektywizm. MMA cały czas się rozwija. Jak często zdarza się, że zawodnik wykazuje na macie jakąś technikę, której ty wcześniej nie znałeś? Czy to jest możliwe, czy nie? MMA to jest sport, który cały czas idzie do przodu, ciągle są jakieś zmiany, nawet i w przepisach. Zawodnicy tak samo szukają nowych technik. Kiedyś były to proste techniki uderzane, proste duszenia, teraz są to praca gumową gardą i naprawdę technikami, które mogą zaskoczyć każdego. Każdy dobry sędzia powinien znać tak naprawdę wszystkie techniki, które obowiązują w mieszanych sztukach walki. Oczywiście zdarzyć się może, że powstanie jakaś technika zupełnie nowa, której nigdy nie widzieliśmy. No i my jako sędziowie musimy po prostu reagować też na bieżąco. Jeżeli nie znamy techniki, to musimy wiedzieć, czym ona grozi, czy to grozi poddaniem, skończeniem walki przed czasem, więc każdy zawodnik to jest indywidualność i może nas w oktagonie czymś zaskoczyć. Ważne, żebyśmy z chłodną głową ocenili to obiektywnie, sprawiedliwie i dobrze dla obydwu zawodników. To jeszcze porozmawiajmy o kobietach w MMA. Czy kobiety i MMA to dobra mieszanka, dobre połączenie? No jest to tak zwane połączenie wybuchowe. No, walki kobiet często są bardziej zacięte, mają kobiety charakter, tak przysłowiowo mówiąc. Oczywiście faceci też, ale no, kobiety nie odpuszczają, często potrafią wytrzymać, mają tą bariery, tak, i bariery nawet bólu mają większą od faceta, jednak facet ma inne argumenty, czyli potrafi znokautować. Większość walk kobiet toczy się do oceny sędziów punktowych, czyli na punkty. Niestety też to się wydaje ludziom mniej atrakcyjne, no ale kobiety nadrabiają tutaj piękno sportu, czyli gdzieś tam czasami ktoś może pójść na walkę kobiet, bo tam jest pokazanie charakteru. My się na pewno tak szybko nie poddajemy. Zacięte walki już 27 września. Oglądajcie Państwo. Transmisja na kanale YouTube Republiki oraz telewizji Republika Plus. Walki wieczoru od 22:40 tylko w Republice.